Cześć, cześć, witam wszystkich w kolejnym dzienniku hodowlanym. Tym razem typ filmiku jest troszkę inny. Ja tam coś sobie robię, wcześniej to trochę nagrałem, teraz komentuję, więc może wyjść trochę gorzej niż normalnie. Postaram się odpowiedzieć na kilka pytań, które zostały zadane na YouTube czy na Facebooku odnośnie właśnie mojej hodowli. To tak, pierwsze pytanie brzmiało, co oznaczają te symbole na pojemnikach. Tak więc prowadzę na komputerze przy większej ilości zwierząt, takie jak ja mam, już się to przydaje, taką ewidencję, spis zwierząt wszystkich, jakie tam posiadam i wszystkie przydatne informacje, jakie są ważne przy hodowli, typu ostatnie karmienie, typu waga tych zwierząt i na przyszłość, jakie łączenia będą. I teraz Wam pokażę tutaj screenem takie przykładowy wycinek z mojego Excela. To jest strona główna, na której są wszystkie najważniejsze informacje, takie jak tam data i one się wszystkie aktualizują. Kolejno tutaj mamy wagę węży i datę karmienia. Nie powiem, bardzo ułatwia życie taki Excel, ponieważ wiadomo, co na bieżąco robić w hodowli. Także polecam do stworzenia kilka podstawowych reguł i można zacząć robić coś takiego. Kolejne pytanie, jakie padło, nie wiem teraz, czy w komentarzu, czy na PW, to było, jaki wąż dla początkujących jest najlepszy. Myślę, że jeżeli ktoś jest rozsądny i nie ma ograniczeń co do wielkości terrarium dla jakiegoś węża, no to myślę, że z każdym wężem by sobie poradził. Trzeba uważać na te duże dusiciele typu tam anakonda, czy pyton siatkowy, czy tam jakiś inny. No, są to na pewno bardzo duże węże, potrzebują bardzo dużo miejsca, bardzo dużo jedzenia. Także z tym trzeba się liczyć. No a jeżeli chodzi o zbożówki, jeżeli chodzi o pytony królewskie, o boasy, to już też troszkę większe węże, czy jakieś tam inne węże właściwe, albo tak jak mówiłem, boasy czy pytony królewskie dusiciele, no to myślę, że jeżeli ktoś jest, jak już mówiłem, rozsądny i nie boi się wyzwań, może zapewnić warunki, to może śmiało startować. Może tak krótko je scharakteryzuję w hodowli. Węże właściwe typu zbożówki, typu właśnie Lampropeltis, to są takie węże mniejsze, dorastają tam do 1,20 m, może 1,50 m. Jaki pokarm przyjmują? No to maluchy, wiadomo, oseski, później jakieś tam biegusy, czyli generalnie myszy. Można podawać im oseski królików, czy tam mniejsze szczury. Gabarytowo to pożywienie jest mniejsze. Jeżeli chodzi już o na przykład pytony królewskie, to one potrzebują już później trochę większej karmówki. Już dorosłe szczury wchodzą w grę. Na początku, tak jak u zbożówek, można je karmić myszami. A jeżeli chodzi o boasy, no to później już dla dorosłych boasów kilka szczurów na raz, bądź jakieś tam króliki, kury, różna karmówka jest w sprzedaży. Trzeba się tam zastanowić, czym najlepiej karmić, no i co wąż będzie chciał jeść. Terrarium dla boasów, no wiadomo, że musi być trochę większy, bo te węże dorastają nawet do 2,5 metra. Czyli tam podstawa 120 na 60 na 70 to takie minimum. Ktoś mnie też pytał o właśnie Morelia Bradley. Tak, polecam też węża tego dla początkujących. Z tym, że no jak boa, rośnie on do ponad 2 metrów, też trzeba się liczyć właśnie z tym, że ten wąż będzie potrzebował większego terrarium. No i jeżeli chodzi o Morelia Bradley, no to ten wąż lubi się wspinać, nie ma co, lubi się wspinać. Maluchy bardzo fajnie się wspinają, bo na razie dorosłych nie mam. Kilka filmików na YouTube widziałem, jak
Te węże bardzo cwanie się wspinają. Postaram się nagrać taki filmik. Teraz mi to wpadł mi taki pomysł do głowy. Faktycznie postaram się nagrać taki filmik, bo to zjawisko tego wspinania się, ten ruch tych węży jest naprawdę niesamowity, także nagram to. Kolejne pytanie brzmiało, czy ważenie zbożówek jest niezbędne. Oczywiście, że nie. Jak ktoś chce ważyć, to waży. Jak ktoś nie chce ważyć, to nie waży. No i też inne fajne pytanie. Ktoś zapytał, co to są te pojemniki właśnie w rack systemie, takie z gąbkami. I ktoś już tam odpowiedział, że jest to wilgotna kryjówka. Tak, jest to wilgotna kryjówka. Węże tam mogą, nie wiem, no... Najczęściej jak linieją, to sobie wchodzą tam, nawilżają się, ale ogólnie dużo czasu lubią tam spędzać właśnie w takiej wilgotnej kryjówce. O tej wilgotnej kryjówce powiedział mi kolega. Fajna sprawa, naprawdę bardzo fajna sprawa. Nie ma z tym dużo roboty, wystarczy tam takie gąbeczki pociąć w kostkę, wszystko włożyć do pojemnika, zrobić u góry dziurę i po prostu, tak jak ja, właśnie raz na jakiś czas wlewam tam trochę wody, tak żeby ta woda tam nie stała, tylko te gąbki, żeby były zwilżone, i wąż naprawdę bardzo, bardzo lubi sobie tam siedzieć. Kolejne dość dobre pytanie. Co, ile czasu karmić młodą zbożówkę? No moim zdaniem karmić tak co 5 dni, co tydzień. Przynajmniej ja tak robię, no i moje węże fajnie rosną. Naprawdę niektóre przybierają na wadze w oczach, a niektóre pomimo takiego samego karmienia jak te inne po prostu nie rosną. Myślę, że a na pewno jest to uwarunkowane genetycznie, też każdy osobnik rośnie inaczej, ale nie ma co też paść węży nie wiadomo jak, żeby one później były otłuszczone i miały problemy. Takim optymalnym właśnie okresem czasu jest 5 dni, tydzień, czasem można zrobić taką przerwę na 10 dni i dopiero później nakarmić. Jak ktoś nakarmi raz, nie wiem, co 4 dni, tam 2-3 razy, to też się nic nie stanie. Myślę, że fajna sprawa jest z tymi pytaniami, bo tych pytań jest sporo, z tym, że ich teraz nie pamiętam. Także jeżeli ktoś ma jakieś pytanie i chce, żeby odpowiedź była w następnym filmiku, to wystarczy tam wpisać pytanie albo P czy tam Q i po prostu w komentarzu wpisać to pytanie, poprzedzając właśnie P czy tam Q czy pytanie, i ja wtedy te pytania będę wybierał do następnego filmiku i postaram się na nie odpowiedzieć. Jak widać, to już końcówka tutaj ogarniania tych węży. Zapomniałem nagrać od razu Morelia Bradley, tej co jest w dzienniku hodowlanym, ale to nic, nagrałem, zaraz będzie właśnie jak tam ogarniam, sprzątam u właśnie zbożówki Ultramel i Lampropeltis Getula California. Także zapraszam jeszcze na dosłownie 1,5 minuty filmiku, a ja, jeżeli chodzi o komentarz, żegnam się z wami, na razie, hej. Posprzątamy teraz u właśnie zbożóweczki. No w tym dzienniku hodowlanym nie będzie takiego typowego karmienia, zawsze w ogóle nie będzie karmienia, w następnym dopiero odcinku. Specjalny przyrząd do wybierania wiadomo czego, zrobiony z łyżki. Dobra, i do miseczki. Miseczki myję raz w miesiącu. Nie robię tego za każdym razem, jak uzupełnię wodę. A teraz Lampro. No to przepraszam, to nie tutaj. To jest tutaj. Ostatnio mu wyciągnąłem mokrą kryjówkę, bo ją zabrudził.
jeszcze nie jest gotowa. Oj, tutaj go nie widać teraz. Tu jeszcze mamy zanieczyszczenie. No i tyle. Stawiam miseczkę. I na ten odcinek to tyle. Na razie, do następnego. Hej!